Uważam, że osoby wrażliwe potrafią wyczuć szczerość w sztuce. Uważam, że sztuka to przede wszystkim szczerość. To nie ściemianie, nie poszukiwanie, nie dopasowywanie się do takiej popularnej tendencji jakiejś, tylko po prostu robienie tego, co się uważa za szczere i słuszne. Trzeba być przede wszystkim szczerym wobec siebie. Jeśli ja to akceptuję, uważam, że to jest dobre, tak mi się przynajmniej wydaje, to w porządku, jeśli robię jakieś prace, które nie są według mnie dobre, ja ich nie pokazuję, bo nie ma sensu. Dla mnie przede wszystkim popularność to jest kwestia bardziej medialna. Natomiast sama postawa pana Wiesława jest taka, że jak panowie już rozmawialiście, dzisiaj takich ludzi już nie ma. On żyje całe życie sztuką, jest poświęcony do końca, od początku do końca sztuce i to jest dzisiaj godne pokazania i pokazania innym ludziom, bo to jest istotne dla niego, jego istota. My jesteśmy tylko dodatkiem, który jakby go pokazuje tutaj światu. Natomiast no, to jest bezcenne, co się nam udało zapisać, czyli tego człowieka, jego sztukę, motywację i cały ten świat, który przekazuje innym.